Cześć ludzie. Wiecie, ja tak sobie, kurczę, oglądam telewizję w wolnych chwilach i jak patrzę, jak to się opluwają wyborcy. Opluwają się, wyzywają się, a jakiś prezydentów, premierów zagranicznych też, co to jedno do drugiego ma. Rzeczy takie obiecują, że to ludzkie pojęcie przechodzi. Jeden jakieś mieszkania, jeden tam Japonię, jeden Zieloną Wyspę, jeden praca dla wszystkich, jeden wczoraj słyszałem, to myślałem, że padnę, ale to ze śmiechu. 5000 dla każdego emeryta. 5000 rocznie. Czy ten człowiek wziął kalkulator? 5000 rocznie to chyba tak jak brutto, jak w moim kawale, jak się mierzy długość penisa. Brutto to z długością kręgosłupa. I takie to byłoby te 5000. Ludzie, to się zabijają, ten to taki, owaki. Opluwają się, mieszają się z błotem. Co ci ludzie wyprawiają? Haj, ja nie mogę mówić, że pewnie chciałbym, żeby było lepiej, ale niech oni chociaż nie obiecują jakiejś Japonii, Zielonej Wyspy i nie wiadomo jakiego raju, niech oni tylko nie zrobią drugiej Grecji. I to już będzie okej. Okay. Chociaż to. Bo to, co ja wszystko słyszę, to się nadaje, kurde, do mojego kabaretu. Słuchajcie, jak ja bym wystartował, jeżeli ja bym wystartował, to bym powiedział wam w oczy tak. Ludzie, obiecuję wam, nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej, na pewno. Ale będzie weselej. A i to tyle. A ty, każdy jakieś szkoły, zakłady pracy, helikoptery, Boże, kochani, co oni nie obiecują? To przecież to jaje się znieść, jak czasami tam rzucą okiem na wiadomości, to płakać i śmiać się. Ja nie mam faworyta, nie wiem, czy ja w ogóle pójdę na te wybory. Tak, ulga dla niepełnosprawnych. Zadzwoń gdzieś tam do urzędu miasta, zarejestruj się, to może po ciebie ktoś przyjedzie. Ludzie, no to jest parodia. To jest XXI wiek. Teraz wspomnę stare czasy. W 76 roku, tak, bo wtedy jeździłem w takiej firmie jednej. To było tak, jak były wybory tam na pierwszego sekretarza partii, to kto do 20 nie był na wyborach, to jeździliśmy tam samochodami i się gościa brało, nawet pamiętam jednego z Piastowskiej w Oliwie, na krzesełku do samochodu, a Nyską jeździłem, a to Nyską kumpla jeździłem tego dnia, bo normalnie to jeździłem Żukiem. Do samochodu, tam go na krzesełku do urny i do urny on wrzucił głos i do domu go z powrotem się zawiozło. A teraz jajca robię, ja mam jeszcze dzwonić gdzieś, prosić się, że to... Do lokalu wyborczego ja mam ze 150 metrów. Jeżeli będzie pogoda, a przede wszystkim ja się będę dobrze czuł, że będę mógł chociaż po pokoju przejść. A to może i pójdę, to może przy okazji jakiś tam film nakręcę na wyborach, jak ludzie głosują. Nic nie będę żadnej tam robił zadymy, żadnej propagandy na kogo. Ja nie wiem, kto na kogo głosuje. Ja tylko swoje powiedziałem, co oni obiecują, jak się opluwają, mieszają z błotem. Dość to ludzkie pojęcie przechodzi. Ja chyba, ale tylko chyba, w jednym filmie wspominałem Unię Europejską.
niepełnosprawni i Unia Europejska. Byłem ileś lat temu, ja wiem, kiedy to było, chyba 7 czy 8. Nie pamiętam. A tylko w jednym kraju byłem. To ja wam opowiadałem, to wiecie, w którym. I widziałem, dziewczyna szła, miała taką fajną kulę. Ja też o kulach chodziłem. Miała taką fajną kulę. I pytam szwagierki, mówię, słuchaj Basiu, gdzie ja mogę taką kulę kupić? Byście mi kupili, patrz, leciutka, widać, że masywna, stopkę ma dość szeroką, fajna była. Mówi, co ty, głupi jesteś? Tutaj się kuli nie kupuje. Nie ma sklepu, gdzie kupisz kulę. Tutaj idziesz do lekarza. Jeżeli lekarz stwierdzi, że tobie kula jest potrzebna, wypisuje te zaświadczenie i w rejestracji, schodząc do lekarza, wychodząc, odbierasz kulę. A u nas, o wielkie Michalo, 30% zniżki na kulę. I teraz tak, ja w moim stanie, takie jak ja, to są setki tysięcy, że nie, może i miliony, ale mówię setki tysięcy. Teraz tak, do lekarza musiałbym pojechać taksówką. Wziąć receptę, wrócić taksówką do domu. Później taksówką jechać po kulę. Wziąć kulę i też wrócić taksówką. To kurde, za te taksówki to ja sobie dwie kule kupię bez zniżki 30%. To tak było jeszcze pomimo tych wyborów, a na tych wyborach niech oni się nie zabijają, niech nie obiecują byle pierdół, tylko niech nie zrobią drugiej Grecji. Nie chcę nikogo szykanować, nikogo obgadywać, ja tylko mówię szczerą prawdę. Tak samo jak i prezydentowi Komorowskiemu. Chciałem powiedzieć, ja tylko przez YouTube mogłem, żeby na polowanie nie czaił się Izia, bo dziennikarzy i paparazzi będą wszędzie. Po to jest ich praca, po to żyjemy, żeby widzieć świat. Po to są dziennikarze, są paparazzi, niech się nie czaje, tylko idzie na polowanie, bo lubi polować, niech jedzie. I to mówię szczerze, nie mówię, czy ten, czy tamten naobiecywał takich pierdół. Po prostu wszyscy obiecują takie pierdoły, że to aż się smutno słucha. Kogo wybiorą, to wybiorą. Ale ja będę robił kabaret. Będzie wesele. Postaram się, żeby było dobrze. Ktoś nawet fajnie pod jednym z filmików napisał KBB, czyli kabaret bez barier. Tak pierw myślałem skrót KBB, a później przypomniałem sobie taki sam skrót, to znaczy w skrócie KMN, czyli kabaret moralnego niepokoju. Także KBB też mi się spodobało. Dobra, będę kręcił kabaret, może chociaż troszkę będzie wam weselej. Oby było jak najlepiej dla życia, ale na złote góry to na razie nie liczcie. Liczcie na to, żeby nie było drugiej Grecji. To tyle. Cześć, powodzenia, cześć.